Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys, z nami jest Borys, a z nami jest Remigiusz. Witamy, witamy bardzo. Proszę Państwa, czasy nastały, ciężkie to jest wiadomo i w zasadzie nie jest to żadna niespodzianka, że o tym mówimy i też pewnie żadną niespodzianką nie będzie, kiedy zaczniemy mówić o, o różnych rzeczach, które upadają z, z tego powodu albo też z innych. Tak się akurat składa, że historia dzisiejszego upadku, chociaż może to jeszcze nie jest do końca upadek. Nie do końca wiąże się z kwarantanną, ale wydarzyła się ta historia bardzo blisko. Mowa o CD Action, oddaję głos Borysowi, ale to ja, czy ja się nie pospieszyłem, przecież miały być różne historie. No, to, Małże, ja, no to ja odbijam tą piłeczkę i Remigiuszu, co tam u Ciebie słychać? W porządku, wiesz, taki byłem podekscytowany tym tematem. Miałem taki przygotowany wstępniak. Nie no, spoko, no fajnie jest. Ja, jak, jak, jak zwykle, niewiele się zmienia poza tym, że muszę z dumą powiedzieć, że udało mi się załatwić mojej córce miejsce w przedszkolu. Co żeśmy Ale przegapili co, trochę? Szły te łapówki, coś? Co nie, znaczy nie, 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 nie. załatwienie. No właśnie, bo, bo wyobraź sobie, że zapisy do przedszkola dla mojej córki odbyły się miesiąc temu, trwały pięć dni, my żeśmy to totalnie przegapili. A wszyscy byli o wtedy mocno podekscytowani kwestią e, kwarantanny i o niczym innym żeśmy nie gadali, jakoś tak umknęło nam. No i, no i były obawy, czy nasza córka gdzieś się załapie do przedszkola, to no nie był wielki problem, jakoś byśmy sobie poradzili, ale w związku z tym nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, okazało się, że jest w okolicach bardzo prestiżowej przedszkole, gdzie prowadzi się zajęcia po angielsku od początku. I żeśmy, ja dzisiaj wykonałem pierwsze ruchy, żeby tam córkę wkręcić do tego i oczywiście bez żadnego problemu się udało, ale mojej żonie mówię, że tutaj ja wykonałem wysiłek i że przekony, przekonywującym, znaczy, że mój dar przekonywującym Wykorzystałem. No i, no i nasza córka trafi do takiego przedszkola. I to mnie bardzo cieszy. To panie. Um... Komentarze o uczeniu małych dzieci w przedszkolu po angielsku 3, 2, 1 start. A no właśnie, ale to właśnie to nie jest tak, żeby, to, to nie jest tak, że, że tam się naucza języka angielskiego, tylko po prostu się go traktuje jako taki język, którym się posługuje normalnie w, w komunikacji i to powinno dzieciom tak wchodzić bardzo naturalnie. A moja córka od czasu do czasu ogląda bajki w języku angielskim, takie przeznaczone dla dzieci i dla niej nie ma znaczenia, czy ona liczy po, po angielsku do 10 czy po polsku. No może na zmianę ta Robić. Mówi, o kurde, jest taka bystra dziewczyna, no to trzeba pójść dalej w tę stronę. Ale to myślę, że wszystkie dzieci tak bardzo szybko się uczą tych ryzyków. Wszystkie, wszystkie, wszystkie dzieci usłyszą o, od swoich rodziców, że są bystre, tak? Potwierdzam. <grym> to, to, potwierdzam to prawda. Potwierdzam. Dobra, A dobra. u mnie, ja, 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 ja wypalę lepiej. Z kampanią społeczną wypalę. A, o Jezu, myślałem, że już coś um, wyst wypalić. Wystartowała innego. kampania społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji mm. Dajemy Dzieciom Siłę przeciwko y, treściom szkodliwym w internecie. Znaczy, Dajemy Dzieciom Siłę przeciwko szkodliwym treściom w internecie. Okay. I w ramach tej inicjatywy została uruchomiona y, taki portal, platforma internetowa y, www.zgłoś.to. I mm. to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Mam nadzieję, że będzie y, ro rozwijana. I na tej stronie można otrzymać bardzo konkretne i dokładne instrukcje, co zrobić właśnie z takimi treściami, jak, jakaś, jak jakiś hejt, przemoc w internecie, jakaś nielegalna pornografia. Mhm. I e, bardzo sprawnie jest to zrealizowane. Jeżeli e, macie jakieś takie problemy, to na stronie www.zgłoś.to dostaniecie dokładny... Mm, dokładną instrukcję co, jak zrobić, jak, gdzie. Zgłosić do prokuratury na przykład. A to jest, to, jest taka, to jest taka informacja, która dotyczy mnie? Na przykład, w tym sensie, że gdybym ja był takim dzieckiem, co potrzebuje siły. Tej Ale nie tylko, co, to nie tylko dzieci Ale, dotyczy. No. Aha, tak, 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 tak. To także rodziców. Ale chodzi mi o to, czy, czy tam można dostać pomoc, jeżeli hejt dotyczy mnie jako osoby takiej, takiej młodej, czy, czy, to jest, czy to jest raczej zgłoszenie, które dotyczy treści niezwiązanych na przykład ze mną, że widzę patologię jakąś jako rodzic, albo tam jako dziecko. Albo widzę jakąś przemoc. Mhm. Czy to dotyczy mnie jako, jako uczestnika tej. Nie, myśl, przemocy, wiesz, co, to, czy... jest, to jest dla wszystkich. Jeżeli widzisz, o, widzisz mhm. coś takiego, możesz też tam znaleźć. Ja właśnie jestem na tej stronie, na przykład, biorę sobie, jak, na jakie treści reagujesz. Ja sobie biorę groźby, straszenie, szantażowanie, cyberprzemoc. Czy mhm. uważasz, że to przestępstwo? Nie wiem. Klikam, nie wiem, gdzie znalazłeś szkodliwe treści. Oczywiście, że na YouTubie. <noise> Ile masz lat? No, ja mam, mam opcję poniżej 13, 13, 18, powyżej 18. I mam 18, i poniżej wskazujemy ci, jak możesz zareagować. Ja chcę od razu do prokuratury Bach. Od razu mogę sobie PDF-a z formularzem. Ściągnąć, aha, wysłać aha. i już. Postawiam. Mam nadzieję, że przyszłościowo to będzie trochę, te, trochę więcej e, automatyki. Wiem, że to jest problem duży pewnie. Mhm. Mm, ale można to. Te, ale, ale mówię, są, jest jakby miejsce, które cię instruuje krok po kroku, co możesz z takimi e, przypadkami zrobić. Oczywiście link dostaniecie do To w opisie. My mówiliśmy o tym i też e, wydaje mi się, że to jest efekt tych prac związanych z całą aferą z, z patostreamerami. Aha, aha okej. Okay, okay. więc, więc fajnie. Ja w szczególności myślę, że większość z nas, bo według badań 85% Polaków ma styczność z takimi treściami w internecie e, i, i nigdzie ich nie, nie zgłasza. Więc myślę, że warto na pewno, no, jest, jest, jest opcja i instrukcja. O. To jest y, zgłoś.to, zgłoś .to. tak? Zgłoś.to. Bez polskich znaków? Tak. Co, to jest zgłos. Zgłos. zgłos, zgłos. Przepraszam. Zgłos, zgłos. Okay. Okej, okay, no dobrze, dobrze. No pe pewnie, proszę korzystać, jeżeli państwo zobaczą coś niepokojącego. No to co, wracamy do, do... do prokuratury. Dobrze no, żeby to raz. korzyj do prokuratury jeszcze po połubiedy, ale jak do urzędu skarbowego, to o, dopiero są kłopoty. no właśnie, właśnie. Jak tam w urzędzie don, ci, trwa ten? <laughs> chyba, chyba tam ko, koronawirus chyba się zaczął, bo Zapomnieli na razie mam spokój, no, mam spokój. Dobrze, no. Czy możemy już zaczynać ten odcinek, panie Remigiuszu? Y jasne, ja właściwie byłem skłonny zaczynać szybciej niż planowaliśmy, więc jak God najbardziej wracajmy do tego. Nie, tak <laughs> no Proszę to dobrze. Państwa, My się tutaj śmieszki, a rzeczywiście dzieją się straszne rzeczy. Jak czytamy w poście na stronie cdaction.pl, ja przeczytam wam to wszystkim, zgadza się, dostaliśmy wypowiedzenia, nie wiemy co z przyszłością CD Action, póki będziemy mogli puty dostarczać, będziemy wam wieści o grach i nasze opinie zarówno tu, jak i w magazynie. Najważniejsze, CD Action 6 2020 właśnie się drukuje i bez zmian pojawi się w kioskach już 5 maja. Wiele wskazuje, że przed nami zupełnie nowy rozdział, co przyniesie, tego nie wie nikt. Z naszej strony chcemy podziękować za te wszystkie lata, które z nami spędzieli. spędziliście. Jesteście najlepsi. Za to na stronie wydawnictwa Bauer Czytamy taki komunikat. W związku z doniesieniami na temat przyszłości dotyczącej magazynów CD Action i PC Format, które zresztą były chyba połączone w pewnym momencie, wydawnictwo Bauer informuje, że oba czasopisma nadal będą się ukazywać. Hmm. Dziennikarze otrzymali wypowiedzenia i mają różne okresy wypowiedzenia. Yy, yy, tak. Tak, wypowiedzenia mają... Wypow... No dobra, okej. Okay. W trakcie których pracować będą nad kolejnymi wydaniami. Jak wszyscy wiemy, pracownicy na wypowiedzeniach pracują efektywnie. Bardzo wydajnie, tak. tak. Decyzja o dalszych losach wżej wymienionych tytułów zostanie podjęta w nadchodzących miesiącach. Ja jeszcze chciałbym dodać mm -hmm. krótki tekst, który Papkin zamieścił na polski.gamedev.pl, gdyż on teraz zarządza tym portalem. On napisał, że w październiku redakcja CD action pisy format połączono. Na ich czele stanął Adam Habiński, a aktualne wydanie pojawiło się w kioskach po raz pierwszy w historii bez pełnych wersji gier. Systematycznie Aha. okrajano również format liczbę stron, pogorszano jakość papieru, a kilka miesięcy temu zrezygnowano z korekty. Więc źle się dzieje w CD action. Tylko chciałbym przypomnieć, że to nie jest jakby tylko, yy, ty, tylko problem CD Action. Bauer zamyka 7 magazynów i 27 wydań specjalnych. Prace straci 27 osób. Bauer Media to międzynarodowy koncern, a to tylko w, w Polsce, międzynarodowy jasne, koncern jasne. wydawniczy niemiecki, który jest właścicielem ponad 600 czasopism, 400 portali, 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Ostatnią mhm. rzecz z nudnych informacji, średnia sprzedaż CD Action bardzo mocno malała od 2013 roku, to było 86 tysięcy, 80, 76, aż w końcu w 2019 to było jakieś 34-40 tysięcy sprzedaży, mimo tego, że patrząc na rynek wydawniczy wydaje się to bardzo dobrym wynikiem. 30-40 tysięcy to wydaje się fajnie. No to niestety koronawirus zbiera żniwo i przyspiesza upadek prasy drukowanej. Zacznijmy sobie od pierwszego pytania. Jak myślisz, dlaczego upadli? No to, jest, to jest na pewno złożona, złożona kwestia. I ja, ja właściwie z sytuacją CD Action gdzieś tam się zapoznawałem już po drodze, bo od, od dawna było wiadomo, że tam są, są problemy. Ta redukcja jakości, która się odbywała, którą żeś teraz tutaj powiedział dokładnie, to ona też gdzieś tam była zauważalna. Tam, tam jest kilka zmiennych. Po, po pierwsze, też chyba głównym takim przypadkiem jest to, że to jest jednak stare medium papierowe i ono niezależnie od tego, jaką zawiera treść, to kosztuje. Dostęp do informacji, jest zawsze opóźniony, to znaczy... CD Action nie może konkurować newsowo z, z, z internetem, bo nie ma szans. I, I więc, jeżeli oferuje newsy, to z dużym opóźnieniem i jeszcze trzeba za nie zapłacić. Jedyne na, jedyny poziom, na jakim mogło CD Action konkurować, to jest publicystyka dobrej jakości i dziennikarze, którzy mają dużo doświadczenia, są rozpoznawalni przez, przez czytelników i też właściwie dla tych dziennikarzy bardzo często się kupuje, żeby zobaczyć, co oni mają do powiedzenia. Natomiast to O czym słyszałem wcześniej, to, to taki dosyć zabawny. To był list, czy w zasadzie taki. To, to była też taka forma publicystyki, gdzie jeden z dziennikarzy opisał sytuację, sytuację w CD-action, porównując ją trochę do sytuacji klubu bokserskiego. Nie wiem, czy miałeś okazję to, przeczytać takie. To, to papkin. No, no już nie, Tak, więc yy, opisał tam yy, dokładnie ten taki yy, system, wedle którego yy, zamiast wspierać tych bokserów, którzy już są yy, znani, skuteczni i dobrzy, no to lepiej zatrudnić kilku takich, którzy się za bardzo nie znają na boksowaniu, bo można im mniej zapłacić. Yy, I ja, jakby ro, rozumiem oszczędności związane z papierem, nawet z korektą, chociaż to dosyć jest dziwna oszczędność, yy, jakby z, z grubością yy, czasopisma, natomiast dziennikarze, yy, Dziennikarz to jest zdecydowanie najsilniejsza strona i zawsze była najsilniejszą stroną CD-Action. Jeżeli faktycznie tych dziennikarzy, którzy mają doświadczenie, się zaniedbywało, bo oni zaczynali być zbyt kosztowni, no to myślę, że to mógł być głowicy do trumny cał, całego magazynu i to jest najgorsze, co można było zrobić. Ale to tam, ja, ja mogę sobie opowiadać, a wydawnictwo Bauer to jest wydawnictwo, które ma wiele, wiele lat doświadczeń, więc pewnie wiedzą, co robią, no ale, no ale najwyraźniej nie, nie udało im się podtrzymać tego. CD może, może to jest coś, czego nie można było powstrzymać nie, tego wiesz, upadku. Wiesz co, ja mam. Ja, ja, ja się zastanawiałem, to wydaje mi się, że są dwa główne powody. No pierwszy jest oczywisty i nie ma tutaj co rozwodzić się na tym, czyli prasa drukowana umiera y, że coraz trudniej się utrzymać. Trzeba zmienić jakby treści, które, y, które się prezentują, no nie tylko treści, ale też formę. Y, hmm. Ale drugą przyczyną, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna przyczyna, wydaje mi się, że CD Action udawało trochę, że internet nie istnieje. Albo, Jezu, to jest, to jest albo że temat się do rozmowy. Albo że się zatrzymał w, nie wiem. W, w 2000, 2000, 2000, 2007. 2007. Mhm. No oni tak naprawdę w ogóle nie mieli pełnoprawnej wersji internetowej magazynu. Chyba miesiąc czy dwa miesiące temu ta, ta wersja dopiero powstała. Mhm. Mieli bloga i tak naprawdę od marca był on bardzo regularnie karmiony tekstami. Aha. Nie mają grupy na Facebooku, co wydaje się teraz bardzo dużym standardem i takim miejscem, gdzie można sobie w miarę swobodnie podyskutować o różnych problemach i przede wszystkim wysłuchać ludzi, którzy no w naszym przypadku nas słuchają, ale mhm. w ich przypadku czytają. No bardzo zły kanał na YouTube. znaczy oni tam co jakiś czas próbowali coś wrzucać na te YouTuby, ale no to nie, nie było to ani systematyczne, ani nie było spójne, nie było na to żadnego pomysłu. Mhm. W ostatnim wydaniu gazety nie było calaka tak zwanego, czyli pełnej gry, Aha. no jednak... W, no ja, Znam wielu redaktorów CD-Action i czasami okay. sobie porozmawialiśmy, i widać na po sprzedaży przy, przy tych rekordowych numerach, że na przykład tam chyba rekordowy był z kodem do Awards of Tanks. Mm -hmm. Tam ponad 100 tysięcy się sprzedało tej gazety. No to to jakieś zawrotne, liczby widać, bo że to ma bardzo, bardzo duży wpływ na sprzedaż. No i ja nie, to nie jest moje zdanie, ponieważ ja nie śledzę CD Action, nigdy nie śledziłem tak naprawdę mhm. pojedyncze numery, realnie miałem w swoich rękach, nawet tutaj mam. Wiele osób mówiło o, o spadku jakości tekstów. No to jest, to jest to, o czym też ja wspomniałem. Mhm. Że, tak. No, to jest, tak, tak. I, okay. I patrząc na, na wirtualnych mediach, jest co jakiś czas taki ranking portali o grach. W grudniu cdaction.pl nie był nawet w pierwszej dziesiątce po, w polskich portali. Tak, znaczy, tak, tak, Zresztą widać, wystarczy wejść sobie na ten portal, widać, że on tak lekko jednak odstaje wizualnie przede wszystkim od tych standardów, które mamy, no, które mamy z dzisiaj. No i też. Ja się zastanawiałem nad czymś takim, co jest w dużej mierze tematem okładkowym wielu magazynów, czyli recenzje. Mm. I ciężko, naprawdę ciężko wydaje mi się, żeby recenzje pisane plus jakieś grafiki mogły wygrać z recenzjami na YouTubie. No, nie nie mogą. Pozwól, że ci wejdę w słowo, bo też w tej kwestii mam, mam parę rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze, wiadomo, że czas publikacji już jest trochę opóźniony w stosunku do tego, co się w internecie pojawia. Po drugie, formatowanie tekstu internetowego jest bardzo przyjazne dla użytkownika, który chce szybko pobieżnie zobaczyć to, co go najbardziej interesuje, czyli ocena plusy, minusy. Jeżeli nie interesuje go treść, ta publicystyczna wartość tego, tego tekstu, no to to może zupełnie spokojnie pominąć. W, w magazynie nie jest to takie proste. Zresztą, w Właściwie tam bardziej chodzi o tą publicystyczną stronę, a nie punktowanie. No i też czytelnicy dzisiaj być może mają trochę inne potrzeby. Czasami robią to szybko, to znaczy sprawdzają szybko te, 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 te artykuły. No poza tym wydaje mi się, że recenzje doskonale się przyjęły gdzieś tam w, w, w internecie i na YouTubie. W formie wideo i one się pojawiają bardzo często tuż po premierze albo równo z premierą danej gry. I każdy, kto jest zainteresowany albo tym, czy no albo nawet przed. I teraz wiesz, to jest też tak, że, że wielu graczy jest takich, że trzymają rękę na pulsie i jak tylko gra wychodzi, to oni już są gotowi ją kupić. Oni chcą wiedzieć oni potrzebują informacji natychmiast. Oni nie potrzebują informacji za miesiąc w ulubionym czasopiśmie. Tylko muszą wiedzieć teraz i zaraz i to, to, to w ogóle nie ma nie ma jak nie, nie ma absolutnie żadnego pola do konkurencji. Nie? No tak, więc dokonale, więc recenzje no trudne nie ma, no. także hmm. Poczekam z kupnem Nowego Duma na recenzję CD Action, ponieważ te 400 innych pozytywnych recenzji mnie nie przekonało. No tak, a to jest jeszcze, wiesz, bo, bo to, to, to jest jedna z rzeczy. Natomiast to, co mówiłeś o przeniesieniu CD-Action do, do internetu, że to zostało totalnie zaniedbane, e, jakby ta marka funkcjonowała tylko i wyłącznie w, w, w formie fizycznej. Ja myślę, że to też w pewnym stopniu jest związane z, z polityką Bauera, no bo ja nie wiem, jak, w jakim stopniu ta firma inwestuje w internet, nie? ale wychodząc z założenia, że to jest, to jest firma, która zajmuje się przede wszystkim pismem takim drukowanym i obecnością fizyczną, na rynku, no to może oni też nie mieli żadnej potrzeby, żeby środki przenosić z, z, z tego tradycyjnego pisania na internetowe. I nawet gdyby ktoś w CD-Action miał taki pomysł, że trzeba by pracować trochę nad internetem, nad portalem czy nad Facebookiem, no to pewnie na to środków nie było ze strony Bauera. Nie? Bo, bo trudno mi sobie wyobrazić inaczej, bo to jest niewątpliwie spore zaniedbanie. CD action był, był zawsze, i chyba nawet do teraz jest mocną marką, jeżeli chodzi o, o branżę gier w Polsce. Ale, no, ale, ale zniknie i nie pozostanie śladu po nim, jeżeli w internecie coś się nie zacznie dziać. Znaczy właściwie nie wiem, czy to już nie jest za późno. Już się powinno w internecie zacząć dziać 10 lat temu. Myślę, że o tym strony. jeszcze sobie porozmawiamy. A to przepraszam. A jakby, to ktoś, jakby ktoś nie wiedział, no to CD action. 300 numerów niedawno im walnęło, największy magazyn drukowany o, w Polsce o ograch. I tak jak mi się wydaje, że, 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 te że ten, ten, ten upadek, który jeszcze nie wiadomo, czy, czy będzie, czy nie będzie, mm. moim zdaniem raczej jest przesądzony jako pisma drukowanego. Tak, o marce mm -hmm. jeszcze sobie później pogadamy, ale pytanie, co się może stać z redaktorami? Chyba wydaje mi się, że są takie 3-4 E, cztery kierunki, w którym w które mogą iść, czyli mhm. wchłonią ich obecne media albo jakieś agencje, albo działy PR, mhm. e, założą swoje CD Action, czyli na przykład się wykupią i założą, um, jakby takie odnowione, e, albo, albo nową markę założą, czyli stary mhm. CD Action zakłada nowe, e, nowy magazyn. Mieliśmy taki przykład, tutaj e, pokazuję Secret wszystkim: service, tak, Secret tak. Service który potem się zamienił w Pixela. Pixela. I, i to, to o tym jeszcze porozmawiamy. Mogą też oczywiście wybrać kariery indywidualne, założyć swoje blogi, YouTube, Twitche. To jest trudne. Mhm. Wydaje mi się, że to jest trudne. Jeżeli ktoś miałby z nich to robić, to musiałby pewnie robić teraz, póki jeszcze jest głośno o CD Action. No i mhm. oczywiście ostatnie trzecie, to zatrudniam się poza branżą. No to, to już jest tak jakby to, totalnie poza, poza, poza naszym zainteresowaniem trochę, bo to jakby nie, nie, niezależnie od wszystkiego, nawet jeżeli żeśmy przez ostatnie lata nie, nie czytali CD Action, no to jednak są tam takie e, ksywki w, w, w tym magazynie, który, które są rozpoznawalne, chociażby Babkin wspomniany wcześniej, Smuggler, Berlin. I, no właśnie, jest kilka takich osób. No i oni mogą trochę, trochę wykorzystać to, że, 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 że ludzie są świadomi tego, kim oni są i co robili. Ja bym wiesz, ja za każdym razem, kiedy, kiedy myślę o, o przeniesieniu jakiegokolwiek medium takiego tradycyjnego do internetu, no to trochę y, trudno nie spojrzeć w stronę gry online, które dosyć metodycznie zajmuje się zajmowaniem tej gamingowej internetowej przestrzeni, począwszy od, od serwisu, po, poprzez YouTube'a. Ale to, co jest interesujące. No ale gronline dzien... się wywodzą z, z czasopisma drukowanego? Nie, 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 nie. Ale oni są dobrym przykładem, jak można sobie doskonale poradzić w internecie, to jest oczywiste. I, i mówię o tym bardziej w odniesieniu do, do YouTube'a który bo to jest też tak, że kiedy jeszcze parę lat temu publicystyka gamingowa na YouTubie była częścią składową kanałów let's play'owych. To znaczy to się, to się robiło w ramach jakiegoś takiego relaksu czy tam jeżeli ktoś miał ochotę coś porozmawiać, takiej publicystyki nikt w Polsce nie prowadził na taką skalę jaką TV Gry zaproponowało i trzeba przyznać, że, że poradzili sobie z tą treścią nieźle. No tak, są no obecnie na, największym kanałem z takimi tre, treściami typu no Właśnie, i to udowadnia. Trzy najlepsze, trzy. Oczywiście jest tam dużo więcej rzeczy, ale to udowadnia e, kilka rzeczy. Po pierwsze, to, że publicystyka gamingowa trzyma się mocno. Nie? Ja, ja bym. Gdyby mnie ktoś o to zapytał parę lat temu, pewnie powiedziałbym, że tak, że to ma sens, ale nie byłbym taki pewny. Nie? Dzisiaj to się potwierdziło. Ale mówisz o, potwierdziło. o tym, że oni, y, że, o, że mogą sobie założyć nowe cd Action, czy o czym teraz do mnie rozmawiasz? Tak, tak, tak. tak. Ja mówię o tym, że ci dziennikarze, bo to jest też tak, że. Bo to jest dosyć długa myśl, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale ci ludzie, którzy tworzą TV-Gry, oni sami już stają się osobowościami rozpoznawalnymi. I y, y, y to jest też jakby część składowa tego kanału, który jest tam prowadzony. Natomiast. No, to myślę, że są grubo od dawna rozpoznawalni. No właśnie, no, no, więc ja, ja bym, gdybym, gdybym, wiesz, ja, ja patrzę za każdym razem, kiedy, kiedy mam do czynienia z ludźmi, którzy są związani z branżą gier i mają sporo wiedzy i doświadczeń, to ja zawsze ich widzę na YouTubie, bo to jest moje... M mój konik jakiś, nie? Ja mhm. bardzo bym chciał. Żeby no, ale powiedzieć. Dziennikarze... Remigiusz, tylko że mhm. powiedzmy sobie szczerze, że ktoś, kto ma dobre pióro, niekoniecznie Aha. musi dobrze występować przed kamerą. W szczególności no wiem, jeżeli wiem. na przykład ma takie wady, z którymi sobie nie, nie idzie łatwo poradzić, jak na przykład no, to jak mówi. No tak, tak. Albo jak, wiemy, jak to wygląda. Co, <laughs> so, Ja sobie poradziłem, <laughs> <A> to inni <laughs> też sobie ty poradzą? <laughs> ty sobie poradziłeś przez zarost, który cię kamufluje. <laughs> No, no nie, no, no, ale... jakby pewnych rzeczy nie, e, e, to, to też nie jest, wiesz, jakby Wiem, odpowiedź, to no to prosto, zakładajcie sobie to kanał jest... na Twitchu, wes, zobaczcie, tysiące ludzi was będą oglądać, zakładasz no kanał nie, na no, Twitchu nie. i nikt cię nie ogląda, oczywiście. Wiesz to, wejście ja, ja nie mówię. czy do YouTube'a, czy do Twitcha, to są bardzo, bardzo trudne rzeczy. Oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że to, jest, że to jest najlepsze rozwiązanie i na pewno to jej się uda. Nie? Ale, ale to jest jakaś opcja, która dla mnie jest najbardziej interesująca jako twórca i odbiorca YouTube'owy. Ja radzę, ja radzę wszystkim tym, tym, którzy już dostali wypowiedzenia. Taki dobry sposób, żeby się, żeby trochę odnieść sukces na YouTubie, no to jednak zrobić podcast ze znanym YouTuberem. <grym> ale ja Aha. zapytałem dwóch moich dobrych znajomych o to, Um, co, 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 co jest dobrym wyjściem? Pier, pi, pierwszy to Piotrek Gnyb, czyli head of Bizdev w Walkabout Games. Gnyp był założycielem poligami. Jak sam I... mi telefon, przez telefon powiedział dzisiaj, jest, to, jest człowiekiem, który był wielokrotnie z różnych redakcji zwalniany, więc ma bardzo duże doświadczenie w tej sprawie. Okay. I, i po, powiedział tak, żeby szybko się ogarnąć i jak najszybciej złapać pracę w Game Dewie. Ponieważ jest to sektor, który do którego mają najbliżej i jest najmniej podatny obecnie na problemy z pandemią. Wskazał też taką informację i taką dobrą radę, że znajomości w branży bardzo szybko mogą się urwać, kiedy przestajesz być znanym redaktorem, i, i mówi, że zna to bardzo dobrze z doświadczenia i przerabiał to to kilkukrotnie. Jeżeli chodzi o pracę w game GameDevie, no to wskazywał oczywiście działy marketingu, PR-u, czy agencje, które się zajmują właśnie marketingiem i PR-u gier. A takie przypadki już miały miejsce. Że Oj, bardzo, tak, bardzo już dużo. żeśmy chyba też rozmawiali na ten temat, że chyba mieliśmy taką tak, to jest, taką rozmowę. To nawet nie? się wydaje, że w Polsce to jest taka naturalna kariera dziennikarza growego, że najpierw jest dziennikarzem growym, a potem zajmuje się PR-em i marketingiem. To jest powszechne w ogóle na świecie w dziennikarstwie. To nie jest nic no. takiego niebywałego. Znaczy. Jesteś dziennikarzem, poznajesz to medium, umiesz się, umiesz pisać, wyglądasz, umiesz rozmawiać mm -hmm. i możesz to później, łapiesz pełno znajomości, możesz to potem wykorzystać. No. Mm -hmm. Więc to, tak, jest, tak. to jest super opcja. Zapytałem też Maćka Mięśnika. Maciek obecnie jest członkiem zarządu Movie Games i założycielem Pixel Crow. Jakby ktoś nie wiedział, to był head of production Wiedźmina I i zrobił mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo gier. I powiedział mi, że ci ogarnięci to sobie poradzą, jak ktoś potrafi pisać, gadać i jeszcze jakoś wygląda, to na pewno szybko się odnajdzie i nie ma tutaj problemu, ale też wskazał na taki problem, że wiele z tych osób mogłoby chcieć pracować w grach jako twórcy gier mhm. i jest z tym problem, ponieważ przed pierwszy kierunek to raczej byłby szeroko rozumiany dział designu, Mhm. ale tam jest bardzo, bardzo duża konkurencja. Oczywiście nikt nie powiedział, że tak się nie da. Wystarczy popatrzeć na Tymona Smektałek, który mhm. um, teraz bryluje, że tak powiem, w Techlandzie, no a wcześniej no właśnie, właśnie pisał dla uh, CD Action. Ja w ogóle, wiesz co, jeszcze, jeszcze jedno zdanie że... powiedział, muszę je no. zacytować, bo jest doskonałe i powiedział, że uh, a ten typ, co napisał recenzję Bitcopa, to Max do McDonalda. O Jezu, drogi, no. Ja, 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 ja wspominałem o tym parę razy, ale nie wiem, czy tobie mówię, ja miałem miesiąc, jak byłem na studiach, to miałem miesiąc praktyki w, w CD Action. O, mamy no, info, więc... infomów, jak tam jest. No nie, no super było, fajnie było. <noise> Pamiętam, że była taka wizyta dwóch, dwóch zwycięzców konkursu, bo tam był jakiś konkurs w CD Action i w ramach tego konkursu można było odwiedzić studio we Wrocławiu. Znaczy nie studio, tylko te, tą redakcję. Ja? I, I pamiętam, że ci dwaj kolesie przyszli nie aż redakcja, wiesz, zbaburowana, mówią, kurde, co z tymi gościami zrobić, nie? Ktoś, niech ich ktoś oprowadzi, nikt nie chciał, wszyscy się chowali, że tylko no, w końcu ich jakoś tam e, zaprowadzić. I, I chyba, wydaje mi się, że Tymon e, był wtedy w, w redaktorem CD Action jeszcze. Tak, mi coś się tam, ale nie jestem pewny już teraz, więc, więc taki miałem miesiąc. To było, to było dobre doświadczenie. Jak, jak w ogóle to też jest tak, że jak na studiach byłem chwalony za tek, teksty, które pisałem, nie? Bo, bo byłem na, na dziennikarstwie, to tak tam mnie zrównali z ziemią nie? w tej redakcji, jakby poziom wymagań wobec tekstu. Powiedzieli, powiedzieli tak, zbyt ambitne. Za nie, dobre. bo dzisiaj, stary, znaczy... weź się ogarnij, beznadziejny to jest, nie? pisz to jeszcze raz i przez cały dzień jeden krótki tekścik, nie, pracowałem, więc, więc tam mnie bardzo szybko zweryfikowali, ale w taki korzystny sposób, ja lubię, jak mnie ktoś tak czasami <grym> przyduci do ziemi, ale no, więc, więc no, mieli wymagania na, na pewno wysokie, ale to było z tym kilkanaście lat temu, nie? może to się zmieniło gdzieś po drodze. No to tyle z mojej osobistowe. No, historii. więc jakby tutaj ja się aż tak, znaczy wiadomo, że teraz sytuacja jest bardzo ciężka, ale wydaje mi się, że raczej, jak ktoś jest zagarnięty, to, to, to myślę, że sobie poradzi branża growa, tak mocno nie, nie cierpi, raczej ludzie są potrzebni. Ale czy uważasz, że jest miejsce i czy jest potrzeba na nowy portal, szeroko rozumiany o grach? Wiesz co, to jest. W takiej sytuacji to nigdy nie ma tak, że, że jakiegoś medium jest za dużo. To jest przede wszystkim medium informacyjne, publicystyczne i to są też ludzie, którzy z publicystyką mają przede wszystkim dużo wspólnego. I, i, i zawsze fajnie się czyta takie. Powiedzmy, sensowne artykuły na ten temat, nie? tam przemyślenia ludzi, którzy siedzą w tej branży od długiego czasu, więc zawsze jest jakieś, jakieś miejsce, jest jakieś miejsce na, na, na takie dodatkowe medium. Na pewno to byłoby niezwykle ciężko się gdzieś tam wpasować. Nie? No teraz te nazwiska, te, te, te ksywki coś znaczą, więc może, może to coś da, nie? ale w ogóle rozpędzić taki to jest no, internet jest mocno wypakowany, już, już serwisy zajęły swoje miejsce, tak jak mówiłeś, w tej top dziesiątce CD, CD Action nie było tego serwisu internetowego, więc, więc na pewno ciężko się wybić ponad to i zrobić coś więcej, coś poważniej niż tylko zwyczajnego bloga. Więc jakby dla mnie YouTube jest trochę łatwiejszą formą, więc tak dlatego o tym wspominałem na początku, ale na pewno nie zaszkodzi kolejne medium, jeżeli ono będzie sprawne, będą fajne teksty, to na pewno bym to czytał. No wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest dosyć trudne, bo jeżeli coś musiał, coś by teraz weszło, musiał być dosyć, mo, dosyć przemyślane i hmm. bardzo multimedialne. Taki, e, wiesz, e, no, no rzadko się nam teraz pojawiają jakieś duże byty. Chyba ostatni hmm. taki to jest Nuance Radio to jest radio portal. Um, więc ja, ja wi, wi, wiem, że coś takiego mogłoby się udać, ale e, dwie ważne rzeczy, o których nie do końca myślę, że się myśli, czyli musiała być jakaś inwestycja hmm. i jakiś dział sprzedaży, bo to nie jest praca po godzinach. Tak, tak. To jest, e, nawet jak my robimy podcast, kurde, to jest, to jest dużo, e, żeby te trzy odcinki w tygodniu były, no to, to jest dużo roboty. Nie da się tego zrobić od tutaj sobie godzinkę walne i, i, i ten, i, 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 i porobione. To jest robota na cały etat taki, um, i to myślę, że dla kilku osób co najmniej tam jest. musiałoby się pojawiać ze dwa, ze trzy teksty codziennie, to jest dużo roboty Musiałby być mocny dział multimedialny, musiałby być ktoś ogarnięty od streamingu, musiałby być ktoś od YouTube'a może od razu podcasty no to mhm. są te wszystkie rzeczy, które teraz są sexy, muszą być po prostu ogarnięte redaktorzy mają swoje osobiste marki i mogliby mhm. nimi zagrać, ale tak jak mówię bez, bo zobacz no, okej, okay. zbiorą się te wielkie nazwiska cd Action i zrobią mm -hmm. sobie, e zrobią sobie swój portal. Tam musi ktoś to sprzedawać, to musi zarabiać. Jeżeli nie, no, wiem, no to wiem, muszą to jest... mieć inwestora, który nie wiem, zapewni im pensję, opłatę serwera, produkcję stron, y wiesz, y y nie wiem, jakiś. Reklamy chociażby, Ta, która i, też przecież. I, i, I musi ogarnąć to wszystko i musi być dział sprzedaży, który to, który za który sprawi, że to będzie rentowne. No mhm. bo w tym momencie przestaje, znaczy powoli, przez, no bo jeszcze nie przestał istnieć CD Action, powoli przestaje istnieć CD Action i te budżety, przecież tam pewnie drogie były, myślę, że naprawdę drogie są w gazetach reklamy, no bardzo, bardzo drogie. te budżety no, pewnie zostaną ścięte, bo jest trudna sytuacja, ale jak to wróci do normy, no to gdzieś trzeba będzie te pieniądze wydać, znajdą się chętni, gwarantuję Wam. Więc ja, no wydaje mi się, że to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby powstało jakieś takie nowe miejsce, w szczególności, że ciężko, że ktoś, że rzeczywiście musieliby tam być ludzie, którzy się w to zaangażują, nie tylko czasowo, ale finansowo. i finansowo. i Ale wierzę, że, że coś takiego może być, znaczy, czyli zbieramy się tam w, w w siedmiu chłopa każdy ma, wiesz, inno, no, dziewczyny też wiadomka, każdy ma jakieś swoje umiejętności, wykorzystujemy je i wszyscy mm -hmm. pracujemy na jedną markę i no, może wtedy, no, no. tylko że wiesz, no, z jednego portalu siedm, siedm, siedmiu ludzi wyżywić, no to, Nie, to myślę, że wysz... potrzebowałoby inwestora i czasu, no to... to... Możemy, możemy o tym mówić, bo to jest, jest piękny plan i ładnie wygląda. Ale, ale rzeczywistość jest taka, że najbardziej prawdopodobne jest to, o czym żeśmy wspomnieli na początku, że każdy z nich znajdzie gdzieś tam swoją działkę. Jeden pójdzie do Game Devu, inny pójdzie do. do może, może stworzy swoją własną, jakiegoś bloga. Może ktoś sięgnie po YouTube'a, Może będą tacy, którzy będą szukali pracy w istniejących już serwisach internetowych, bo przecież mają warsztat i doświadczenie. Więc raczej nie sądzę, to byłby bardzo, bardzo trudny do zrealizowania plan. Usiąść razem i zrobić coś takich od, od podstaw, bo to, to nie jest prosta sprawa i faktycznie jest, jest, jest sporo osób, które musiałyby się z tego wyżywić. to, 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 to nie, No, ale tak jak mówię, no. no tak, chyba że inwestor, tak. Faktycznie. Jeżeli byłby inwestor i na przykład inwestor mówi: Ja Wam daję na rok działalności, po tym roku musicie, przynajmniej połowę, połowę kosztów musicie sami spłacać. Przez następny rok, jeżeli ja daję 50%, nie? No, no? Tak jakiś wiesz. Myślę, myśl, to... znaczy, ja patrząc na to, jak wygląda e, e, walka między antywebem a spider z webem. Nie każdy musi lubić te portale, ale one biznesowo są świetnie ogarnięte i to trzeba mm -hmm. e, to trzeba i, i, i Pająkowi i marczakowi przyznać, że to są dobre biznesy. Mm -hmm. Różnie bywa z jakością, ale to trochę jak wszędzie. A mm, na rynku growym, nie ma tak wyrazistych portali. Znaczy, jest oczywiście, są gry online, jest gram.pl. Mm -hmm coś tam jeszcze jest takiego No właśnie nie, dużego. no jakby tak jakby dominująca pozycja tych dwóch portali z przewagą gry online jest niezaprzeczalna, nie nie? Oni tak mają właściwie gry online jest trochę jak film, we, film web w kwestii filmowej, no bo film web chyba też dominuje bardzo mocno na rynku i tak samo ma, 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 ma gry, gry online. Jeżeli chodzi o spiders web i anti web, no to oni idą web w web, że tak powiem, nie? Więc, więc tam walczą o tą dominującą pozycję. No nie, no cały jest czas. jeszcze Eurogamer, który tam się w miarę, w miarę trzyma, ale tam nie ma takiej wyrazistości, nie ma takiej nowoczesności. Mhm. No Brakuje mi takiej. Trochę jednak wydaje mi się, że brakuje konkurencji dla gry online. Takiego sprawdziwego zdarzenia. Myślę, że. To mogłoby. Ale to jest taka ogólna rozmowa, bo, bo to wiesz, tam kilku facetów, którzy, którzy pasjonują się pisaniem i znają się na grach i rozumieją publicystykę, to jest duża, duża przepaść między, między zarządzaniem portalem a pisaniem tekstów o grach. Nie? No, dlatego... Jakby Z całym szacunkiem, pewnie mają dużo innych umiejętności w innych zakresach także, ale, ale to, to jest. Zresztą, Gry Online to jest, wiesz, to, jest, to jest twór, który przez wiele, wiele lat był, był budowany i tam jest mnóstwo rozwiązań. Które, no, które trzeba sobie wyrobić przez lata. nie To nie można tak wpaść ni stąd, ni zowąd i, i zrobić konkurencyjne rzeczy. Nie? Nie. Oczywiście zawsze konkurencja jest zawsze na rynku potrzebna i korzystna, ale no nie, nie widzę za bardzo tutaj... Byłoby miło, ale nie widzę tutaj ja za bardzo pola do popisu. Słyszysz no? UV, jak cię chwalimy tutaj? No. <laughs> Myślę, się nie tylko ufała, <śmiech> to, <śmiech> ale. To właściwie nie, przepraszam. W ogóle chwalenie to jest, to jest, jakby wskazujemy fakty, nie? Nie, no wystarczy popatrzeć sobie na. na, na, na znaczy, gry online ma dwa miliony, ponad 2,2 miliona realnych użytkowników. Drugi realny taki portal, czyli eurogame.pl ma niecały milion. To jest z grudnia 2019 użytkowników. Więc widać, że jest ta przepaść. PPE ma 700 tysięcy, gry WP ma 581 tysięcy. Więc no, to... Tutaj jednak widać, że, że gry online nie mają konkurencji, po prostu nie, ma, nie mhm. ma nic takiego, nie ma takiego tworu, który by próbował ścigać się z nimi nawet. Pamiętaj, mhm. że gry, onla, gry, gry online to też jest kanał YouTube'owy, kanał Twitchowy, oni to ogarniają. No to był jeden z pierwszych serwisów, który mhm. na, położył wszystko znaczy nie położył wszystko, ale poważnie potraktował serwis wideo. No, mm -hmm. Tak, 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 więc, tak. Tak. Więc zresztą z tego zobacz, ilu youtuberów się jakby urodziło z tego serwisu, z, z TV. Tak, 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 tak. Ja jestem świadom tego, że to tam bardzo dobrze zadziałało, oczywiście, że tak. No. I no to w takim razie ostatnie pytanie na dzisiaj. Wydaje się banalne i wydaje się prosta mm. odpowiedź na takie pytanie, ale czy drukowane magazyny mają sens? Właśnie to jest. Ja też, też zerkałem na to pytanie już od jakiegoś czasu. Ja zastanawiam się, co takiego miałby, musiałby mieć taki magazyn, żeby mnie zainteresować. I szczerze mówiąc, trudno mi to ocenić, teraz. znaczy, bo wszystko, co jest mi potrzebne, i publicystyka, i recenzje, i krótkie materiały, jakieś wideo, to znajduję w internecie każdego dnia rano przewijając stronę Google'a na moje ulubione wiadomości. Nie? I, I tutaj. No nie, nie widzę siebie jako osoby kupującej fizyczną gazetę, bo, bo on, no, nie wyobrażam sobie, co ona musiałaby mieć. Wiesz, gdybym tak naprawdę, to, to jedyne, czego mógłbym poszukać w magazynie, to nie wiem, to jakichś takich przemyśleń, może nawet opowiadań ze światów różnych gier, no takich bardziej... To masz recenzję w twojej ulubionej gry. A no, widzi, widzisz, proszę nie szkalować. Nie szkaluję, teraz ja sam gram, więc. No no, 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 więc nie, nie potrafię sobie wyobrazić. Wydaje mi się, jakby z mojej perspektywy, ale to żeśmy ustalili już w przekinach, że moja perspektywa trochę w bańce jest za, zawarta, no to, no to nie ma miejsca dla, dla magazynów drukowanych. W ogóle dla mnie drukowane rzeczy już nie ma dla nich miejsca u, u mnie. Ja mam. Jakoś sobie to zastąpiłem zupełnie spokojnie. Można myśleć, że są inni ludzie, którzy mają takie potrzeby. Jest to możliwe, że są inni ludzie. Tak, jest ich może trzech, czterech. To <laughs> tyle widziałeś na ulicy, jak w sklepie. Słuchajcie, y, znaczy ja mam, y, ja, oczywiście ja też nie jestem miłośnikiem. Wszystkie te gazety, które sobie tam y, kiedyś, y, kiedyś kupiłem i tutaj przytargałem, przy no to było z okazji, gdzieś jechałem pociągiem albo coś. Chciałem sprawdzić, jak to wygląda. Raczej tak z czystej ciekawości. Albo był calak jakiś fajny, y, mhm. Far Cry Primar, Primal był, albo była recenzja mojego filmu. No więc, jak widzisz, to były takie rzeczy, które mnie po prostu interesowały. I tak jak w Primala do tej pory grałem chyba godzinę i, i, i tyle, większość tych gazet kupiłem i nie przeczytałem, bo na po pierwszych dwóch, trzech artykułach się odbiłem. To nie jest dla mnie, po prostu. Znaczy, hmm. ja nie jestem, nigdy nie byłem miłośnikiem. Polskiej prasy growej. Może tam miałem taki epizod z Secret Service, że, że miałem prenumeratę, ale to, to dlatego, że ja miałem Commodore 64, już gry na niego nie wychodziły, już były. Ja byłem taki, wiesz, spragniony. Malutki przede mi, wszystkim. Tak, i to mi dawało taką, taką, taką namiastkę grania. Aha, aha. więc ja nie mam ani sentymentu, znaczy to jest wiadomo szkoda, ale nie mam, nie mam sentymentu, ale wierzę, że to jednak jest tam jakiś biznes, jest jeszcze w branży łapusz, który wydaje teraz obecnie PSX Extreme i Pixela i myślę, że jak on, on ma twardy web do, do biznesu i, i myślę, że, że, można, że można tak skonstruować czasopismo, żeby znalazło się tam, nie wiem, 40, nawet 50 tysięcy chętnych. Czasopismo o grach. Ja no, wydaje mi się, że to, że to musi być z czymś dodatkowym. Tam jakiś aspekt kolekcjonerski musi być, albo dostajesz od razu jakiegoś boksa. Mm. E być może bardziej nakierowane to musi być na retro, gdyż miłośnicy retro z natury retro retrogier, z natury wolą fizyczne, fizyczne rzeczy, może powinno się opierać, um, wiesz, na, na takich jakichś niedostępnych informacjach albo, mm -hmm. albo na wywiadach. Myślę, że tak duża liczba osób robiła gry czy w Polsce, czy, czy na świecie, kiedyś, kiedyś dawno temu, że tam jeszcze jest kopalnia po prostu, gdzie końca tego złota m, nie widać. No, wierzę, że to, że tam jest jakiś model biznesowy, który może się jeszcze opłacać. Może z tymi 50 tysiącami to przesadziłem, ale 30 tysięcy to myślę, że, że do ogarnięcia. I, i, I wierzę to, sam nie kupię, bo ja nie po prostu nie kupuję, nie kupuję gazet, nie znajduję tam nic, nic da się w żadnej. W żadnej od bardzo, bardzo dawna nic ciekawego. No nie, no dobra. Czekaj, Aha. w PSX-ie chyba był e, Michała Walkiewicza fajny artykuł o tym, jak God of War jest zbliżony do świata filmowego. I to było, to było bardzo ciekawe. No ale to taki tekst, który ja z chęcią bym po prostu przeczytał w internecie. Nawet jak miałbym jakieś grosze, jakieś paywalla za niego e, zapłacić. E, więc no, myślę, że mogą mieć sens, ale to raczej już pozostaje ehm, wielka nisza jak Let's Play na YouTube. Ktoś tam, tam jeszcze to... oglądał ogląda, ale. Tak, to się. Wiesz, ale to fajna rzecz, którą powiedziałeś, ja też się z tą zgadzam, ale nie, nie potrafiłem tego nazwać, że, że faktycznie czytanie kiedyś czasopisma to była taka na grania. I to też nie, nie było tak, że ja zawsze miałem okazję, gdzie pograć na czym i, i czym i nie zawsze miałem czas. Więc zdarzało się czytać pewne artykuły po dwa-trzy razy, żeby mieć tak, takie trochę o, panie, poczucie to wejścia. Tak, to, no, to ja się do tego świata i, gry. I, I pamiętam, że były, że w Secret Service było. Czekaj, co to było? Nie pamiętam jaka to była gra, ale ja siedziałem i czytałem chyba z pięć razy pod rząd, i jeszcze tam były te, że, że tło, tej, yy, tło tego tekstu to była też grafika z gry. No, jakby no, no strasznie no. mnie to tak ekscytowało, że, że wow, że te gry tak wyglądają. Mm, a y, mam czasami tak, że przypomni mi się jakaś gra i odpalę na jakimś emulatorze czy coś i mówię, boże, ty, to jest ta gra, jest taka zła. A to, to, jest, to prawda. Yy, wiesz co, ja mam, ja mam kilka takich gier z dzieciństwa, które wow, gra moje... super, kocham tą grę, ale potem sobie przy... przypominam, że ja w tą grę nie grałem, tylko pamiętam z Secret Service albo Stop Secreta i, i wiesz, i to jest takie, nie, to nie jest dobra gra, to, to były moje marzenia, jak tam miała gra bardziej tak, wyglądać. Tak, tak, I wiesz co, w ogóle kiedyś były takie czasy, w ogóle CD Action miał takie podpismo, które się nazywało Klik, zdaje się, że się nazywał Klik. A to nie, nie było podpismo, to, to Klik to był no, Klik, to było osobne. Tak, 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 to było przepraszam, ja tak powiedziałem, ale to redaktorzy z CD Action uczestniczyli w tworzeniu tego pisma, bo tam widziałem parę artykułów, które się pokrywały nazwiskami i pamiętam, że w Kliku właśnie była, był taki obszerny, właśnie Cały, cały magazyn był poświęcony Diablo 2. I ja tam właśnie to czytałem chyba 10 razy przeczytałem od deski do deski, bo to było jeszcze długo przed premierą, miałem poczucie, jakbym wiesz, grał w tę grę, nie? więc to poruszało niewątpliwie wyobraźnię no dzisiaj, dzisiaj nie trzeba tak poruszać wyobraźnię, no bo mamy Twitche, mamy YouTube, y, no i przede wszystkim ludzie mają lepszy dostęp do sprzętu, mogą, mogą częściej grać. Więc, więc, więc to. No. A, a, a propos Let's, o których wspomniałeś, no to na pewno one się oglądają znacznie słabiej niż publicystyka. Co w zasadzie trochę mnie cieszy, nie? to znaczy, ja się specjalizuję w let's playach, bo po prostu lubię sobie pograć, ale jako taką rzetelną wiedzę, i ja w ogóle doceniam bardzo publicystykę. I ona jest super fajna, i lubię sobie ją pooglądać, i ona jest przeznaczona i do młodszych odbiorców, i do starszych, jeżeli tylko mają taką potrzebę, więc dużo bardziej wolałem to zawsze od, od let's playa. Tym bardziej, że redaktorzy dodają zawsze coś od siebie ciekawego, i to jest, i to jest jak, jak najbardziej ok więc cieszę się, że let's playe sobie gorzej radzą od publicystyki i to Również chyba wszędzie. To, tak. Let's play e po, po, po prostu wydaje mi się, że, że live'y Zastąpiły, tak? Tak, Tata, taka... bo jednak masz to doznanie dużo bardziej intensywne. Czy to Pewnie jest to tak. Dla, dla, Uczestniczysz w tym dla bardzo. Widza, tak, to jest dużo, dużo ciekawsze. A po drugie, m, teraz w, je, istnieje coś, co kiedyś nie istniało, czyli takie gameplay zwiastuny gier i jest tam Ach, 40 tak, tak, minut tak. gameplay'a, nie? Jakby, no, okej, okay. no, tak. I, i ja nie muszę oglądać już let's play'a, żeby zobaczyć jaka to jest gra. Mam, mam ten materiał, mm -hmm. yy, który zwykle pierwszy wychodzi do, do, do netu, więc, mm -hmm. yy, więc tak by to było. Klik, kurde... Mm. Ja nie wiem, czy ja dobrze zapamiętałem tytuł, ale... Nie wydawało mi się, że to było osobne, ale patrzę teraz, tutaj to, to dużo. Yy, Maciej znaczy, Kuc to... też tam pisał, który obecnie jest Head of Communication, tak, w G2. W tak. No proszę, no, tak. no tak, tak to jest. Ale to daje są no myśmy z miesiąc albo dwa miesiące temu mieli taką rozmowę, co się z redaktorami, no, no. z redaktorami. Z redaktorami. ty mieliśmy taką rozmowę? No z tobą, że żeśmy rozmawiali o tym. Właśnie, że, że oni bardzo dobrze się odnajdują w, 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 w branży jako, jako właśnie PR-owcy, jako A To chyba dawniej mieliśmy trochę. Tak. Marketerzy. No, może, może dawniej, nie? ale jakoś tak świeżo w mojej pamięci pozostało. Nie? I tak się akurat złożyło, że, że tutaj ludzie z CD Action stanęli dokładnie przed taką decyzją. Którą żeśmy omawiali zupełnie przez przypadek. No myślę, że dobrze im się tam potoczy, bo to jedno. Ja też mam nadzieję. Ludzi. Mam nadzieję, że, że nie będzie tutaj żadnych tragedii. Życzę powodzenia wszystkim redaktorom, którzy, no, niestety dostali wypowiedzenia, ale mam nadzieję, że wszystko. Jeszcze wiesz. Że to początek ciekawy, wiadomo. Idą. Jeszcze może być tak, że numer majowy sprzeda się w tam w jakichś ekstremalnych ilościach. nie? I nagle Bauer tak, powie: tak, tak. Hmm. No, ale myślę, że redaktorzy, którzy dostali wypowiedzenie, już tak nie będą łaskawie patrzeć na, na swojego pracodawcę. Chyba nie. Więc dobrze. No nic, trzymajcie się tam w tym tak CD-Action i, i pytanie mamy do Was oczywiście. Jakie macie najcieplejsze wspomnienie z CD-Action? No właśnie, to bardzo dobre. Ja tu nic nie mogę dodać. Poza tym, że pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Życzymy miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć. Hej hej!